Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Karolina Szyszka, kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek z serii Project Tour. Opowiem Wam dzisiaj o projekcie, który razem z moją pracownią zaprojektowaliśmy, ale też zrealizowaliśmy, więc mamy pełne spojrzenie na temat. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek, ponieważ pokażę Wam jedno z pomieszczeń, mieszkania, które zaprojektowaliśmy. Opowiem Wam, co poszło tam nie tak i co zrobiliśmy, gdy okazało się, że pewnego rozwiązania nie możemy zastosować. Zapraszam Was do łazienki, która ma 5,8 m2. Jest to duża łazienka tego mieszkania, 85-metrowego. Jest to łazienka z wanną. Łazienka, w której mamy wannę, ale dwa w jednym, czyli jeszcze funkcję prysznica i mamy panel nawannowy. Tutaj wrzucam Wam link do filmu, który prezentuje całe mieszkanie. Więc możecie się tam jeszcze przeklikać i zobaczyć w całości. Jak wygląda układ funkcjonalny w tej łazience? Wchodzimy do łazienki i na wprost na samym końcu widzimy wannę. Jest to przestrzeń, która ładnie zamyka nam perspektywę tej przestrzeni. Tutaj mamy wannę, uwaga, z funkcją 2 w 1, czyli jeszcze z prysznicem. Mamy taką niedużą deszczownicę i do tego w takim razie warto byłoby wrzucić panel nawannowy. Taki też mamy. Mamy panel nawannowy, który daje nam możliwość całkowitego złożenia, więc nie jest na przykład on widoczny, jeżeli go nie potrzebujemy. Po prawej stronie od wejścia mamy szafkę z umywalką, całkiem spora zabudowa, podwieszona, czyli mamy dużo blatu, mamy umywalkę, mamy też przechowywanie, mamy dużo szuflad. I oczywiście nad umywalką też lustro, żeby można było się przejrzeć. Po lewej stronie od wejścia mamy szafę, w której zmieściliśmy pralkę, bardzo ważne urządzenie każdego gospodarstwa domowego. Tutaj mamy też miejsce na odkurzacz, no i w ogóle dużo takich gospodarczych elementów. Dalej idąc mamy WC, stelaż zabudowany ładnie płytką, a powyżej również przechowywanie. Generalnie moim zdaniem w tej łazience jest naprawdę dużo przechowywania. No i teraz uwaga, co poszło nie tak? Co było w planach, a co później zostało zmienione? Wchodząc do łazienki, patrząc na wprost, obok wanny, od samego początku była taka wnęka, bardzo głęboka, w sumie spora, której nie chcieliśmy tracić, zabudowując tylko i wyłącznie, tworząc dodatkowe półki, których tak naprawdę mamy sporo, mamy dużo przechowywania w tej łazience, uznaliśmy, że warto byłoby w tym miejscu zrobić coś dekoracyjnego, coś wow, coś świetnego, co przykuje wzrok i spowoduje, że ta łazienka będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. Wprowadziliśmy tutaj okno z luksferów o takim brązowawym kolorze, które będzie podświetlone i po prostu będzie wprowadzać bardzo nastrojową, romantyczną atmosferę w tej łazience. Nie tylko modny teraz element, czyli powrót luksferów, ale również estetyka, do tego efekt światła, no po prostu fantastyczne rozwiązanie. Na etapie projektu wszystko szło dobrze. Nawet konsultowaliśmy ten temat z wykonawcą i wydawało się, że już nic nam nie przeszkodzi, nic nas nie zatrzyma. Zamówiliśmy luksfery, jednak okazało się, gdy miały być już montowane, że mogą być kłopotliwe, ponieważ materiały, które będziemy stosować do osadzenia tych luksferów, nie są do końca wilgocioodporne, więc za tę wnękę może przenikać wilgoć i na przykład za luksferami może się skraplać woda. O nie, nikt tego nie chce, bo co tam może się wtedy dziać? Grzyb? Ściekająca woda? Nie. A jak my tam dotrzemy? Co my z tym zrobimy? A jak się spali LED, oświetlenie, które tam wprowadzimy? Dużo wątpliwości, dużo problemów. Bardzo nas kusiło, żeby zrobić to rozwiązanie, ponieważ ten efekt bardzo nam się podobał. Klientom również. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na zmianę, ponieważ uznaliśmy, że chcemy, by nie tylko było pięknie, ale oczywiście praktycznie, funkcjonalnie. Dlatego ostatecznie pozbyliśmy się luksferów i wprowadziliśmy bardzo prostą formę, czyli dość taką grubą półkę i podświetlenie tej wnęki, które po prostu jest takim elementem dekoracyjnym. Jest troszkę delikatniejsze na pewno niż ściana z luksferów, ale też bardzo fajnie w tej łazience działa. Więc pożegnaliśmy się z pierwotną koncepcją, ale myślę, że łazienka nadal jest bardzo dobra i nadal jest jedną z moich ulubionych. Jestem ciekawa, która opcja podoba Wam się bardziej, czy ta z luksferami, czy może ta docelowa, która została zrealizowana. A jeżeli z luksferami, to czy zaryzykowalibyście osobiście, żeby stworzyć takie rozwiązanie? Są to trudne pytania, jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie, dlatego pomyślałam, że zdradzę Wam ten sekret i opowiem właśnie o tej historii.
mamy płytkę taką królującą w tym wnętrzu, czyli brązową żyłę. To jest rozwiązanie, które ustawia nam całą łazienkę. To jest kluczowe rozwiązanie. Do tego delikatniejsze rozwiązanie, ale nadal zdobne, ryflowana płytka znajdująca się na ścianie z umywalką. Mamy również płytkę na podłodze, która też jest taka dość delikatna, ale ma troszeczkę takich wzorków, które powodują, że jest ona funkcjonalna. Do tego mamy drewno, czyli fornirowane szafki dębem z takim delikatnie rozbielonym kolorem i oczywiście biała ceramika i chromowane baterie. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądały ceny poszczególnych elementów. Jeżeli chodzi o płytkę z użyleniem, z tą brązową żyłą, to 410 zł za metr kwadratowy. Płytka, która znajduje się na ścianie z umywalką, czyli ta ryflowana biała, to 350 zł za metr kwadratowy. Lampa wisząca nad blatem, nad lustrem, to koszt 560 zł. Bateria umywalkowa 1380 zł, zestaw baterii prysznicowo-wannowej 1380 zł. Umywalka podwieszona, wbudowana w szafkę 814 zł. Grzejnik z zaworami, czyli z wszystkimi elementami, które są widoczne, 1100 zł. Zabudowa samej pralki, czyli ta biała szafa, to koszt 4320 zł. Blat z konglomeratu 2940 zł. Więc to pokrótce ceny, które pojawiają się za produkty w tej łazience. Napiszcie koniecznie, czy podoba Wam się ta łazienka i które rozwiązania szczególnie przypadły Wam do gustu. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat historii z luksferami. Czy zaryzykowalibyście, żeby stworzyć, zrealizować ten projekt, czy jednak postawilibyście na bezpieczne rozwiązanie. Ostatecznie ja z tej realizacji jestem bardzo zadowolona i uwielbiam tą wnękę, półkę, gdzie można postawić coś bardzo dominującego, bardzo dekoracyjnego. Jestem na tak, bardzo mi się podoba. Dajcie znać koniecznie, jakie są Wasze opinie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.